Osiem samorządów z powiatu limanowskiego otrzymało umowy gwarantujące dofinansowanie przyznane na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Myślę, że to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, aby zabezpieczyć mieszkańcom dostęp do zdrowej wody pitnej, a z drugiej strony właśnie to również budowę oczyszczalni ścieków, budowę systemów kanalizacji. Powiat limanowski otrzymał przeszło 22 miliony złotych. To najwięcej spośród wszystkich powiatów w Małopolsce. Kwestia dzisiaj inwestowania w tym obszarze w kontekście oczyszczania ścieków no, ma również ten taki aspekt, wymiar również unijny, związany z nakładaniem kar finansowych. Każda z gmin, która otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, już buduje kanalizację bądź chce ją rozpocząć. Wcześniej czy później samorządy będą musiały zmierzyć się z tym tematem. Mimo, że w wielu gminach naszego powiatu budowa kanalizacji wśród społeczeństwa nie jest dobrze odbierana. Ja z tej kwoty dofinansuję zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Łętowe, ale chciałem zaznaczyć, że ja już wykorzystałem 2 300 000 zł na kanalizację Łostówki z maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach PROW. Dlatego ta kwota dzisiaj jest trochę mniejsza, relatywnie mniejsza, natomiast no myślę, że po przetargu kwota na realizację tego zadania, które w tej chwili wynosi 16 milionów, znacznie się zmniejszy. Z kolei wójt Tymbarku oprócz kanalizacji będzie chciał wybudować dodatkowe ujęcia wody, aby nie powtórzyła się sytuacja z zimy, kiedy to w kilkudziesięciu gospodarstwach jej zabrakło. Gdy teraz wybudujemy dwa dodatkowe zbiorniki, ujęcia wyłapiemy, to myślę, że gminy Tymbark już nie dotknie klęska braku wody. Natomiast kanalizacja, no niestety zdając sobie sprawę, że w 2015 roku i 2020 będą już robione pomiary na rzekach, jeżeli chodzi o czystość, zdajemy sobie sprawę, że jak nie zrobimy kanalizacji, będziemy płacić kary. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie o łącznej wartości przeszło 157 milionów złotych, które zostanie rozdzielone na 76 projektów w całej Małopolsce. Józef Budacz, TV28.